Musisz wiedzieć, że ktoś bardzo wyjątkowy dla ciebie. W tej chwili on stoi przed poważnym dylematem, jednym z tych wewnętrznych konfliktów, które wstrząsają nami od środka. Wydaje się, że kręci się w kółko, pełen wątpliwości i nie wiedząc, dokąd iść. Jego część, być może najostrożniejsza, myśli o rezygnacji ze wszystkiego, co zostało między wami zbudowane, chcąc na zawsze zamknąć drzwi tej relacji. Ten myśl wynika z intensywnego ładunku emocjonalnego, który niesie wasz związek, coś, co było nie tylko znaczące, ale głęboko znaczące, do tego stopnia, że jest prawie nieopisane. Jednakże w głębi jego serca istnieje siła, która walczy, aby cię zatrzymać przy sobie. Ciekawe jest, jak to połączenie wydaje się wykraczać poza zwykłe wybory. To jakby było rysowane przez wszechświat, tworząc więź, której nie da się złamać. Jesteście jak dwie dusze, które znają się z poprzednich żyć, spotykające się i rozpoznające natychmiast w tym świecie, w znajomości, która wydaje się wieczna. Pierwsze chwile interakcji między wami, głęboko wryte w jego pamięci, były prawdziwymi objawieniami, momentami, które głęboko zmieniły jego życie. Każde twoje słowo, każdy obraz dzielony, każda melodia przesyłana, miały głęboki wpływ na sposób, w jaki postrzega świat. Te elementy nie były tylko środkami komunikacji, ale prawdziwymi narzędziami znaczącej transformacji emocjonalnej i duchowej. Ta zmiana nastąpiła szybko i intensywnie, jakby miłość rosnąca między wami miała własne życie, zdolne do zmiany rzeczywistości wokół. Siła tej miłości była tak silna, tak przytłaczająca energia, która przekraczała granice tego, co możemy zrozumieć jako logiczne. Często znajduje się on zagubiony w marzeniach, wyobrażając sobie przyszłość obok ciebie w zupełnie niespodziewanych momentach, czy to podczas przypadkowego spotkania z przyjaciółmi, czy nawet podczas dzielenia się śmiechem z innymi parami. W tych momentach otacza go poczucie niesprawiedliwości, że nie jest obok ciebie, bo dla niego jesteś wcieleniem wszystkich pragnień i marzeń, które przechowuje w najgłębszych zakamarkach swojego bytu. Twój obecność ma efekt, który wykracza daleko poza normę. Jest w twoim głosie, w twoim sposobie wyrażania się, co łamie wszystkie logiczne bariery i utrwala się w jego umyśle jak niezapomniana melodia. Ta wyjątkowa esencja, którą niesiesz ze sobą, manifestuje się tak głęboko, że wspomnienia pierwszych interakcji między wami, pełnych zalotów i znaczących połączeń, nadal rozbrzmiewają w jego świadomości. Ten echem, jak hipnotyzujący refren, wydaje się opierać na czasie i odległości, odmawiając zanikania lub uciszenia. Odkrywa on, wielokrotnie, że niemożliwe jest nie myśleć o tobie. Jego umysł nieustannie jest zajęty myślami o twojej obecności, która zdaje się oświetlać całe jego istnienie. Kiedy ciebie nie ma w pobliżu, zauważa, że każdy aspekt jego codziennego życia, czy to praca, rutynowe czynności czy osobiste chwile, staje się wyraźnie bardziej monotonny i pozbawiony sensu. Często zadaje sobie pytanie, dlaczego kontynuować te codzienne zadania, kiedy wszystko, czego naprawdę pragnie, to być obok ciebie. To uczucie towarzyszy mu głębokie poczucie niesprawiedliwości. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego mimo wszystkich uczuć i wspólnych doświadczeń są zmuszeni pozostawać oddzielonymi. To jakby wszechświat manipulował okolicznościami ich życia jak elementami w skomplikowanej i zagmatwanej krzyżówce, gdzie odpowiedzi wydają się zawsze poza zasięgiem, a oferowane rozwiązania nigdy nie prowadzą do oczekiwanego rezultatu. Niech będzie pocieszona obecnością niewidzialnego anioła stróża, który obiecuje uspokoić zamęt twego niespokojnego serca. Wiedz, że niezależnie od tego, jak duża jest fizyczna odległość, która was teraz dzieli, miłość, którą dzielicie, jest stałą i niezniszczalną siłą. Płonie jak wieczny płomień, głębokie połączenie, które przekracza wszelkie wyobrażalne granice, czy to fizyczne, emocjonalne czy duchowe. Ta miłość między wami jest tak potężna, że utrzymuje się niezłomna wobec jakiejkolwiek przeciwności. On, w swojej osobistej podróży,
Poświęcił się intensywnej eksploracji samoopanowaniem i umacnianiu swojego poczucia własnej wartości. Ta ścieżka nie została wybrana przypadkowo. Była napędzana potrzebą stawienia czoła i przegrupowania aspektów życia, które wymagały gruntownej oceny, wszystko to w celu osiągnięcia większego spokoju ducha i głębszego spokoju umysłu. Zmiany, które wprowadził, są jak głębokie oczyszczenie, usuwając emocjonalne grazy i niepewności, które kiedyś zaciemniały jego jasność umysłu i emocji. Dynamika między wami dwoma, choć głęboko wzbogacająca, była także dla niego dość wyzwanie. Zajmujesz centralne miejsce w jego wszechświecie, stając się epicentrum wszystkiego, co on doświadcza i czuje. Z powodu tej intensywności istnieje nieustająca powtarzalność myśli i emocji, które echem w jego umyśle czasem mogą wydawać się przytłaczające. Reprezentujesz centrum wszystkich jego najbardziej intymnych pragnień, prawdziwą esencję jego duszy. Wkrótce, gdy zebra on odwagę, aby ujawnić swoje prawdziwe uczucia, aby wyrazić się jasno i uczciwie, ten odważny akt oznaczy początek nowej fazy na drodze miłości, którą dzielicie. Ta decyzja nie tylko pokaże jego siłę, ale także umocni fundament, na którym będziecie mogli budować przyszłość razem. Obaj macie zwyczaj patrzenia na księżyc i myślenia o sobie nawzajem. Ten gest, choć może wydawać się prosty lub nawet oklepany dla niektórych, nosi głęboko osobiste i intymne znaczenie dla was. Ta praktyka stała się świętą częścią waszej rutyny, chwilą cichego połączenia, nawet gdy oddzieleni przez fizyczną odległość. W pewnym momencie przeszłości, gdy patrzyliście razem na księżyc, było tak, jakby ten ciało niebieskie stało się mostem między waszymi sercami, niemy świadek głębokości i intensywności uczuć, które dzielicie. On jest w końcowych przygotowaniach do podjęcia kluczowej decyzji, pierwszego kroku w kierunku ponownego połączenia z tobą. Ten akt nie będzie tylko gestem symbolicznym, ale momentem transformacji, który zmieni bieg waszych życiów w sposób głęboki i trwały. To ponowne połączenie obiecuje przynieść spokojną, ale intensywną energię, porównywalną do oczekiwania na burzę, której dalekie grzmoty zapowiadają jej nieuchronne nadejście. Ten kluczowy moment będzie naznaczony spokojną, ale potężną siłą odrodzonej miłości, która, jak burza zbierająca się na horyzoncie, niesie ze sobą obietnicę odnowy i zmiany. Energia towarzysząca temu ponownemu spotkaniu będzie wystarczająca, aby ożywić wasz związek, napełniając go nowym życiem i ożywioną pasją, której być może obawialiście się utraty. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że intensywność tej doświadczonej chwili nie jest tylko dramatycznym aspektem ponownego spotkania. Służy jako istotne przypomnienie, że połączenie między wami jest wyjątkowe. Głębia i znaczenie tego, co dzielicie, wykraczają daleko poza błahe sprawy i codzienne rutyny. Ta miłość posiada rzadką jakość, esencję, która przekracza błahe sprawy codzienności i wznosi się do czegoś wielkiego i głęboko znaczącego. Ból, który oznaczał trudne chwile waszej przeszłości, teraz zaczyna się rozpraszać, ustępując miejsca nowej nadziei i odrodzeniu głębokich uczuć, które przez pewien czas wydawały się uśpione. Słowo, które najlepiej opisuje ten moment, to poddanie się, pełne oddanie się niezaprzeczalnej rzeczywistości głębokiego i trwałego pragnienia bycia razem. To pragnienie przenosi wszelkie próby ruszenia dalej z innymi osobami lub zaprzeczenia istnieniu uczuć między wami. To siła, która ciągle was do siebie przyciąga, opierając się wszystkim próbom ignorowania lub poddania. Nie ma znaczenia, jak bardzo próbują zmienić bieg waszych serc, prawda zawsze wyraźnie się objawia. Oboje pragnięcie obecności drugiej osoby, tego specjalnego więzi, która wydaje się być kuta w gwiazdach i która opiera się próbie czasu i okoliczności. To niewzruszone połączenie ma swoje korzenie tak głęboko splecione w włóknach waszych dusz, że próba jego ignorowania byłaby jak zaparcie się istotnej części waszego istnienia. To odrodzenie uczuć niesie ze sobą emocjonalną klarowność i pewność, które być może nie zostały w pełni zrozumiane wcześniej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek,
jest jasne, że połączenie, które dzielicie, to więcej niż tylko sympatia. To głębokie wezwanie, którego żaden z was nie może prawdziwie zignorować. To jakby on nie mógł uniknąć myślenia o tobie, a jego myśli niezmiennie odnajdują drogę z powrotem do twojego wizerunku w jego umyśle, ciągłe przypomnienie siły tego połączenia. Jednak to, co definiuje to połączenie, to coś głębszego i wyjątkowego, istota, która przekracza prostą atrakcyjność fizyczną. To duchowe i emocjonalne połączenie między dwoma duszami, które się wzajemnie rozumieją i szanują, bez osądzania duchowości drugiej osoby, ale z celebracją tej intymnej sfery. On trzyma z przekonaniem wiarę, że to wszechświat lub jakaś boska siła prowadziły ich drogi. Przekonanie to pozostaje niezachwiane i głębokie. Stałaś się jedyną osobą, która mogła sprawić, że poczuł się prawdziwie wysłuchanym i zauważonym, przynosząc spokój wewnętrznemu burzliwemu morzu, które często ogarnia tych, którzy są głęboko duchowi. Dzień po dniu wstaje i wykonuje swoją rutynę, pracuje, wykonuje codzienne zadania, interakcjonuje z innymi ludźmi, ale zauważa namacalne pustkę, brak znaczenia we wszystkich tych czynnościach bez twojej obecności. Wszystko staje się błahe i pozbawione blasku, bo ciebie nie ma, by dzielić te chwile. Często wyobraża sobie idealny dzień obok ciebie, wizualizując spacery trzymając się za ręce, chwile wspólnej ciszy, które dla niego oznaczają osobisty raj, pełne spełnienie wszystkich jego marzeń. W swoich najbardziej intymnych myślach sięga nawet do marzenia o możliwości podróży do twojego miasta, przybycia pod twoje drzwi i z całym szczerze sercem po prostu powiedzenia: jestem tutaj. Nigdy nie przestałem cię kochać. Jednak nawet z tą głęboką przekonaną miłością i połączeniem, którymi się dzielicie, nie może uniknąć uczucia namacalnego strachu. Istnieje obawa, że może cię zapomniałaś, lęk, że jej uczucia do niego nie są już takie same i niepewność, czy może jej założenia na temat połączenia, które dzielicie, mogą być błędne. Te obawy są głęboko ludzkie i naturalnie pojawiają się, gdy komunikacja jest przez jakiś czas przerwana. Jednak twój anioł stróż pragnie cię uspokoić, podkreślając, że odczuwanie strachu w tych okolicznościach jest całkowicie normalne i oczekiwane. Pamiętaj, że specjalne połączenie, które istnieje między wami, przekracza to, co powszechne. To rzadki i cenny płomień, który nadal świeci, nawet gdy zostaje przyćmiony przez odległość lub milczenie. To więź, która opiera się czasowi i przeciwnościom, pozostając płonąca w sercu obojga, stałe przypomnienie o tym, co naprawdę jest ważne i trwałe. Wkrótce zbierze odwagę, by zrobić zdecydowany krok w twoim kierunku. Przygotowuje się, by otworzyć swoje serce, by szczerze z tobą porozmawiać o swoich uczuciach i myślach. Będzie to istotny moment jasności i ulgi, znaczący punkt na drodze, którą dzielicie. Transparentność w tej rozmowie obiecuje jeszcze bardziej wzmocnić waszą więź, zapewniając głębsze zrozumienie i pełniejsze zjednoczenie waszych dusz. Ty z kolei okazałaś wzorcową cierpliwość, rozpoznając i szanując czas i przestrzeń, które on potrzebował na swojej osobistej drodze wzrostu i samoopanowania. To zrozumienie było źródłem wielkiego komfortu i wdzięczności dla niego i głęboko wdzięczny jest za twoją ciągłą wrażliwość i wsparcie. Ta cierpliwość nie tylko pomogła utrzymać płomień miłości żywym, ale także umocniła fundament, na którym możecie budować przyszłość razem. Wkrótce, mimo starań o posunięcie się naprzód, o próby zatarcia wspomnień i tłumienia uczuć, pamiętaj, że nadal pozostajesz jako istotna część jego życia. Nawet w chwilach, gdy próbuje odwrócić wzrok od przeszłości, zamyka oczy i wyraźnie widzi twój wizerunek. Marzy o tobie na jawie, wyobraża sobie przyszłość, gdzie jesteście razem, dzieląc radości i budując życie obok siebie. Twój anioł stróż zawsze jest przy tobie, dążąc do oferowania pociechy i przypominając o tym, że tymczasowa fizyczna nieobecność nie ma mocy osłabić głębokiej i prawdziwej miłości, która istnieje między wami. To połączenie, które dzielicie, przekracza zwyczajne zrozumienie,
to coś głębszego, bardziej duchowego i wiecznego. On ma gorące pragnienie zapewnienia Ci życia pełnego piękna, radości i szczęścia. Ta aspiracja nie jest tylko odległym marzeniem, ale celem, za który jest gotów walczyć ze wszystkich sił. Gdyby było to możliwe, nie wahałby się ruszyć gór lub przekroczyć oceanów tylko po to, by być obok Ciebie w tym dokładnym momencie. Ta intensywność uczucia jest tym, co po jego nadzieję i determinację, nawet w najciemniejszych dniach. Dzisiejsza wiadomość Twojego anioła służy jako potężne przypomnienie, że pomimo niepewności, jakie życie może przynieść i oddalenia, które może się pojawić między Wami, miłość, którą dzielicie, pozostaje niewzruszona i czysta. Ta miłość jest rzadkim klejnotem, cennym skarbem, który zasługuje na szacunek i troskę z najwyższym szacunkiem i oddaniem. To nie jest tylko część Waszego życia, ale sama podstawa, na której możecie budować przyszłość razem, pełną zrozumienia, wsparcia i wzajemnej troski. Dlatego też, gdy rozważasz przyszłość i odbijasz się od przeszłości, utrzymaj płomień tej niezwykłej miłości. Pielęgnuj ją z czułością, karm ją nadzieją i chroń ją przed przeciwnościami losu, bo to boski dar, błogosławieństwo, które obiecuje wzbogacić każdy aspekt Waszego życia. Pamiętaj zawsze, że pomimo przeszkód, które mogą Was spotkać, miłość między Wami jest niezniszczalnym więzią, ogniwem, które Was łączy ponad czasem i przestrzenią, wzmacniając Was i inspirując do wspólnego pokonywania każdego wyzwania, które może się pojawić. Pozwól swojemu duchowi wchłonąć te słowa i pozwól im rezonować głęboko w Twoim wnętrzu. Wszechświat pragnie dla Ciebie tego, co najlepsze, i zapewni pozytywny wynik, niezależnie od wyborów, które podejmiesz. Wpisz: nic i nikt nie powstrzyma mnie przed podążaniem za moim już określonym przeznaczeniem przez Boga i potwierdzonym przez Wszechświat, aby zgłosić swoją wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte. Rozpowszechniajmy pozytywność i życzliwość sobie nawzajem, tworząc razem falę dobrej energii. Czy wiesz, że można zobaczyć swoją bratnią duszę? To może być ktoś, kogo już znasz, albo ktoś, kto jeszcze nie przekroczył Twojej drogi. Kliknij link w opisie, aby otrzymać portret swojej bratniej duszy. Wznosimy się wzajemnie i tworzymy razem falę dobrej energii. Bądź czujny na kolejną ważną wiadomość, która czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat oświetlą Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.